Pan Edward Lisiecki i Zdzisław Czerwiński przed Państwem. Wielkie brawa! I zawsze go trzymał. Sygnał do startu. I ruszyli. Nie tam szczegóły. Piękne, siwe konie w zaprzęgu położonym przez pana Edwarda Lisieckiego przed Państwem. A konie nazywają się Rumak i Holmes. I błąd na czwórce dla pana Edwarda. Kosztuje to 5 sekund karnych. I kolejny błąd. Łącznie już mamy 10 sekund karnych. Kolejny błąd na przeszkodzie numer 6. I kolejne 5 sekund karnych. Przed nami przeszkoda numer 9. Pokonana bezbłędnie. Zmierzamy do dziesiątki. Również bez większych przeszkód. I dłuższe odejście do przeszkody numer 11. Również na czysto. I teraz przed panem Edwardem przeszkoda numer 14. Zaliczona! I proszę Państwa, błąd na przeszkodzie numer 15. Kolejne 5 sekund karnych. Nawet
Trochę problemów, pan Edward. Przeszkodzie numer 16. Teraz jedziemy do przeszkody numer 17. Widzimy państwo tutaj przeszkody 16, 17, 18. Są to przeszkody skomplikowane dosyć. Trzeba mieć dobrą pamięć. Ale jak na razie pan Edward sobie poradził. Znakomicie. I szukamy przeszkody numer 21. Została odnaleziona i teraz przeszkoda numer 22 po prostej. I odejście do przeszkody wodnej z numerem 23. Wielkie brawa! I zmierzamy ku mecie. Jeszcze przeszkoda 24 po drodze. I finish! I czas 6 minut 36 sekund plus dodajemy 25 sekund karnych i za momencik podamy wynik. To był pan Edward Lisiecki i Zdzisław Czerwiński. Brawa!